zespół uznawany za legendę polskiego rocka, ale zespół, który funkcjonuje, gra, tak? Józef, jak to jest? Gracie dalej? O 21 dzisiaj. Dzisiaj. No ale oprócz tego, że o 21 dzisiaj, to w ogóle gracie. No, zdarza się, że gramy takie projekty, które jeszcze czasami są dla nas interesujące. Właściwie to gramy dla wierzycieli. Ty jesteś naszym wierzycielem i dziękujemy Ci, że nas zaprosiłeś. Dlatego, że tak, Ty mówisz o legendzie, legendy umierają. To jest oczywiste, że nie ma siły. Mieliśmy grać niedługo koncert z orkiestrą symfoniczną na Agricoli w Warszawie. Na razie jest to przełożone. Mieliśmy grać na festiwalu w Stanach, Wilmington, też jest przełożone. Więc tak się przekładają różne takie przekładki. Ale cieszymy się, że odświeżyliśmy krew, bo dzisiaj jest Paweł. Młody muzyk, młody perkusista, tak. Ale wróćmy do historii. Prawie 40 lat temu spotkałem Was w Gdańsku. Graliście wtedy z Niemenem. Bardzo znana postać oczywiście w polskiej muzyce rozrywkowej. Jak Wam się grało z tym bardzo znanym, słynnym człowiekiem? Jak się współpracowało? Jak może się Lakis działo? Coś powie. Lakis, powiedz może parę słów. Współpraca. Dla mnie to była taka, wiesz, no niespodzianka w sumie. Pierwszy Józef poszedł do Niemena, potem Piotrowski, wiesz, potem ja nie wierzyłem, w ogóle myślałem, że już mnie zostawili. Tam po jakimś czasie dzwoni Niemen do domu i mówi, masz czas mały? Ja mówię, no mam. No to przyjeżdżaj do Wrocławia. No to przyjechałem i tak, wiesz. No wszystko było miło. Ile trwała współpraca z Niemenem? Dwa lata, tak. No ale dla mnie to była taka, wiesz... Bardzo ważna. Bardzo ważna, no to taka niespodzianka, coś innego. Tego nie można przeliczać, wiesz, w ten sposób. Dlatego, że uważam, że ważniejsze jest o wiele, że nagraliśmy 4 płyty. I w ten sposób się bardziej liczy, bo czasami możesz grać po prostu 20 lat i po prostu masz shit. A ty miałeś tak. 2 płyty zagrane, rozumiesz, w Polsce, Marionetki i Rekwiem dla Van Gogha. 2 płyty nagrane dla CBS-u, Strangers to the World i Ode to Venus. Granie w koncertu, rozumiesz, z Machowiczną Orkiestrą. Innych ci już nie liczę, także w ciągu tego czasu z nim normalnie zrobiliśmy tyle, ile inni robią w 20 lat. No i korygowaliśmy się. Pięknie. W czasie waszej wieloletniej kariery muzycznej pracowaliście z bardzo znanymi muzykami, między innymi perkusiści. Może, Józef, powiesz, kto według Ciebie był najbardziej wartościowy, najbardziej znany i że tak powiem, pasował do Waszej muzyki? Który z tych muzyków, z którymi graliście przez te lata? Wow, tu są sami perkusiści, jeden, drugi, tam wiesz, jeszcze inni też byli. Z tymi perkusistami jest różnie, to jest jednak ciekawa postać perkusista. Czyli Gabor Nemeth? No, wiesz, ja grałem na werblu kiedyś, ale głównie po prostu w takich orkiestrach, typu orkiestry różne tam. Także, wiesz, no, rytm jest bardzo wielkim odzwierciedleniem pulsu czasu. Dlatego uważam, że perkusiści mają znaczenie pierwszorzędne. W ogóle tak, rytm ma znaczenie pierwszorzędne w tym wszystkim, co się w muzyce dzieje, zauważ. Obojętnie, czy chodzisz na dyskotekę, czy idziesz na pogrzeb, czy gdziekolwiek. Reszta to są ewentualnie intonacje. Także są ciekawi ludzie i ta, wiesz, obsada perkusisty w SBB zawsze miała wyjątkowe znaczenie. No właśnie, zapytam o Jurka Piotrowskiego. Co się z nim dzieje? No nie wiem, ostatnio Józef z nim rozmawiał. No jest w Ameryce, to wiemy. W Ameryce jest. W 1994 roku udało się nam zagrać parę koncertów. Jurek tam został. Gra muzykę? Nie wiem, chyba nie. Z tego co wiem, to nie. Powiedzcie mi wasze ciekawe przyszłe wspólne plany. Czy są jakieś? Macie jakąś trasę? Macie jakieś przedsięwzięcia zaplanowane? Ostatnią płytę jakąś nagrywaliście? We dwóch nagraliśmy. Nagraliśmy płytę SBB. We dwóch, bo tak było dobrze. Skrzeki ten Grek, jak ktoś to powiedział wczoraj. To, no, co to jest? Skrzeki ten Grek. Gramy na różnych instrumentach i po prostu czujemy te sprawy związane z SBB.
wykonując kontrakt dla firmy Metal Mind, wykonaliśmy jeszcze jedną płytę właśnie w duecie i okazało się, że jest całkiem okej. No jakby tutaj perkusistą był główny Apostolis, ja robiłem inne wokalizy. Też po raz pierwszy nie śpiewałem o miłości, tylko miałem teksty domyślne, czyli wokalizy. No i to jest bardzo okej. Okay. No, widzę po recenzjach, które się pokazują z Holandii, z Niemiec i tak dalej, że to jest taka muzyka, która jest nieuchwytna. Tak jak w ogóle to wszystko, co my robimy, jest raczej inne na swój sposób. I no, umiejscowianie nas w tak zwanych szuflodach jest dość trudne. Jest dość trudne. Oczywiście jak byliśmy młodsi, to byliśmy bardziej rockowi na 100%. To jest jasne. I wtedy zasłynęliśmy z tej, powiedziałbym, przebojowości. Pamiętam. Ale ten czas był bardzo dobry, bo ty go pamiętasz. Tak. Kto nie pamięta lat 70. Wszyscy, którzy żyli wtedy i byli na tyle, wiesz, zdrowi, to pamiętają, jak walczyliśmy o wszystko. Jak się to wszystko udało. W tej chwili się udało, jesteśmy udani. No i co teraz jest, to widać. Dobrze, dziękuję wam serdecznie. Udanego koncertu w Pasłęku i powodzenia. Długo, długo, żebyście byli obecni na scenach.